Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale, takim, można powiedzieć, czysto pogadankowym materiale, który będzie taki dość, powiedziałbym, krótki, ale myślę, że z jednej strony dość ważny, a mianowicie jakiś czas temu były tam plotki, że mapa w Warzone ma zostać, wiecie, całkowicie przemodelowana. Jedni mówili, że to będzie pod koniec zeszłego roku, że to ma być wraz z integracją Black Ops Cold War razem z Modern Warfare. Jeszcze inni mówili, że to będzie na początku tego roku. A jeszcze inni mówią, że w okolicach premiery Warzone'a jako samodzielnej gry. A jeszcze inni mówią, że to pojawi się na początek trzeciego sezonu w Black Ops Cold War, który ma nastąpić około 22 kwietnia. I moje pytanie, może nie tyle co pytanie, ale przede wszystkim, jak by to tak naprawdę wytłumaczyć? I teraz pewnie część z was się zastanawia, no dobra, ale co tłumaczyć? Przecież to jest Warzone, tam nie należy nic tłumaczyć. Otóż, moi drodzy, nie. Otóż właśnie, nie. Trzeba wytłumaczyć. Dlaczego? Ponieważ fabuła, która jest w Call of Duty Modern Warfare, jest powiązana z wydarzeniami w Warzone, a sam Warzone teraz nawiązuje do Black Ops Cold War. Zapewne pytacie się niby w jaki sposób. Ano, obejrzyjcie sobie jeszcze raz wprowadzenie do sezonu drugiego w Black Ops Cold War i tam jest jedno takie zdanie odnośnie tego, że Stitch transportuje Adlera do Werdańska. Tylko pytanie i problem przede wszystkim jest taki, że Black Ops Cold War dzieje się w latach 80. Natomiast samo Warzone i Modern Warfare dzieje się w 2020 roku oraz w tych latach późniejszych. Więc mamy przeskok prawie 40 lat. Około 40 lat. I skoro ta mapa Warzone ma zostać przemianowana, przerobiona, przemodelowana na to, żeby bardziej przypominała, właśnie chociażby nawiązywała do tych lat 80., no to coś może jednak faktycznie jest na rzeczy, że ta mapa ma bardziej przypominać właśnie Black Ops Cold War. Ale pytanie brzmi, jeśli faktycznie tak będzie, no to co będzie z normalną mapą? Tą, którą znamy teraz obecnie. Prawdopodobnie, i to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, będą dwie mapy. Będzie Warzone, ten klasyczny, czyli taki, który znamy dzisiaj, ten Werdańsk, tak, który mamy, oraz drugi Werdańsk z lat 80. Ale z jednej strony coś się tutaj nie zgadza. Dlaczego, zapytacie? Ano dlatego, że sama Activision mówiło, że tego Warzone'a będzie rozwijało przez lata i będzie wzorowało się na Fortnite'cie. I teraz warto się zastanowić, czy wzorowanie się na Fortnite'cie to jest dobre czy też złe. Moim zdaniem nie ma w tym nic złego. Aczkolwiek są pewne minusy, które na pewno wyjdą po czasie. Z czasem po prostu będą wychodzić. Natomiast na tą chwilę, jako że mówiono też, że sam Warzone ma być zintegrowany
z kolejnymi kodami, no to ta mapa będzie musiała się zmieniać. Z racji tego, że to jest bądź co bądź Battle Royale, tak, każdy kolejny kod będzie zawierał prawdopodobnie kampanię, tryb wieloosobowy oraz właśnie będzie przynajmniej zarówno sprzęt, jak i te wszystkie postacie w Warzone. Normalnie będzie można nimi grać, jak chociażby jest to teraz, gdzie mamy trzy podziały na wszystkich operatorów. Mamy podział na operatorów z Modern Warfare oraz na operatorów z Black Ops Cold War. I tutaj już mam takie jedno ale. Czy jest jakaś granica tak naprawdę tego, jak ten Warzone może się rozwinąć? Bo ja nie mówię, że Fortnite zrobił to źle. Wręcz przeciwnie. Powiem więcej. Powiem wam, że Fortnite, jeśli chodzi o jakieś eventy i tak dalej, robi to najlepiej ze wszystkich gier, które znam. Chyba nie ma żadnej innej gry, która miałaby taką społeczność i taką siłę przebicia przede wszystkim, że jakieś tam zapowiedzi filmów czy czegoś innego, jakichś wydarzeń na świecie nie zawierały się w Fortnite, a przypominam, że było ich całkiem sporo. I chyba dopiero w sezonie 10 w Fortnite nastąpiła całkowita zmiana mapy. Czy to moim zdaniem jest złe? Uważam, że nie. Że w ten sposób gra się zmienia, sama mapa się zmienia, rozgrywka się zmienia i uważam to jak najbardziej na plus. Ale nie przeczę też, że chciałbym mimo wszystko dostać mapę, gdzie mógłbym po prostu sobie wybrać, czy chcę ten stary Verdansk, który bardzo dobrze znam, czy też ten nowy Verdansk, który dopiero ma wejść. Więc bardziej bym chciał mieć wybór, niż zostać odgórnie narzucony ten wybór, który jak ten wybór zostanie nam narzucony, to nie będzie wyborem, tylko masz, graj. I koniec, nie ma żadnego ale. Ale kto wie, może się coś zmieni, a może się też nic nie zmieni. Nikt tego nie wie. I na dobrą sprawę powiem wam szczerze, że ten Verdańsk jednak bądź co bądź należy mu się jakaś w końcu zmiana. Co prawda, ostatnio została dodana ta cała, jak to się nazywa? No. Animacja z tym statkiem, który płynie do Verdańska. I co ciekawe, ten statek jest z lat właśnie 80. Jest to statek rosyjski, kontenerowiec, właściwie powinienem powiedzieć radziecki, który nie ma żadnej załogi, przewozi jakiś ładunek z bronią biologiczną i w tym jednym miejscu są zombiaki. I to jest cała zmiana mapy w przeciągu ostatniego roku. Co uważam jest no takim chujowym posunięciem. A przypominę, że w Black Ops 4 w trybie Blackout, który był takim Battle Royale, którego nawet polubiłem, powiem wam szczerze, tak samo mogę powiem tak. Warzone nie jest zły, ale to nie jest mój typ rozgrywki, gdzie grałbym tylko i wyłącznie non-stop Warzona, nie. Uważam, że to jest dobra gra, ale słaby kod. Dlatego nawet powiem wam szczerze, że się cieszę, że to wyszło jako, tak, jako darmówka, bo dzięki temu no, większość ludzi jest z jednej strony raz, że więcej graczy, bardzo szybko znajduje mecze. Co prawda do około 2 minut, ale jednak szybko w porównaniu do tego, co było wcześniej, gdzie czasami na mecz czekało się 4 minuty, więc jest
progres jakiś i to nadal przypominam, że społeczność rośnie mimo tych wszystkich zbanowanych kont i tak dalej. Więc jeśli gra, ktoś zbanował, wiecie, tam milion kont, no to wie, powstało kolejne 2 miliony kont, czyli milion tych zbanowanych utworzyło nowe konto, bo to darmowa gra, hehe. I kolejny milion po prostu nowych użytkowników. I nie twierdzę, że Warzone jest super, nie twierdzę, że Warzone jest gównem, ale dla mnie to nie jest po prostu mój typ gry, ale bardzo bym chciał właśnie zobaczyć jakieś konkretne zmiany w Verdańsku, jak miało to miejsce w Blackoutie w Black Ops 4, ponieważ tam, jak powiedziałem przed chwilą, ten cały Blackout, czyli ten pierwszy Battle Royale kodowy, nie miał, a jak to się nazywa? Crossplayu, o! Słowo mi uciekło. Nie miał crossplayu, to mimo wszystko mecze szukało około pół minuty. Nawet na Xboxie czasami odpalałem mecz i sekunda i już mnie ładowało po prostu do lobby gry. A przypominam, że to wszystko było nadal na starych konsolach. Więc chyba po czciwym Xbox się łamy, nie? Więc no trochę bądź co bądź tego było, tak? A przypominam, że Call of Duty Modern Warfare i Warzone też początkowo startował na starych konsolach, tak? Gdzie w lobby było ponad 150 graczy. Więc no jest całkiem nieźle, moim zdaniem progres jest, ale te zmiany mapy, które były w Blackoutie, ja uważałem, że to jest coś po prostu chore. Była jedna taka zmiana mapy, która wow, praktycznie nic nie zmieniała, poza tak na dobrą sprawę kolorem wody. Nie, stawała ona, wiecie, z niebieskiej stawała się kurwa czerwona. Od cała zmiana mapy, jaka się mgła, wszędzie biegają zombie. To chyba była operacja Apokalipsa Z, czy coś takiego. I wow, cała zmiana mapy. Ale była wcześniejsza, chociażby operacja Spectre w akcji. Wow, że też pamiętam nazwy tych operacji i tak dalej, nie? To było dość czasu temu. Powiem, ta taka mała dygresja, ja pamiętam nawet te wszystkie wydarzenia i tak dalej z Call of Duty WW2, jak chociażby Blitzkrieg, czy nie umarli, no sporo tego było, a ja mimo wszystko nadal to pamiętam, więc ciekawe jak będzie za 10 lat, albo za 5, no, ciekawe jak będzie w tym roku, zobaczymy co też wymyślą, jaki w ogóle kod, w ogóle spekulacje będą ciekawe, po trailerze, o ile go dostaniemy, o ile w ogóle go zobaczymy. I o ile w ogóle powstanie. Tak więc, no. Słuchajcie, kolejna rzecz, no to w tej operacji Spectre w akcji, tam faktycznie, gdzie była tam tama, to ona, wiecie, była wysadzana, została wysadzona, woda się wylewała, nie, i tak dalej. I faktycznie było widać, że ta tama, która została zniszczona, faktycznie zmieniała w pewnym miejscu przebieg rozgrywki. Gdzieś nie dało się wejść, gdzieś nie dało się dostać.